Nie, no ja bym to mógł teraz całe zjeść. Cześć, dzień dobry, witajcie. Z tej strony Janek Marszał i witam Was w mojej kuchni. Zapraszam Was dzisiaj na bardzo niezwykły przepis, to znaczy kiszone buraki, buraki w stylu kimchi. Ja teraz zabieram się za degustację, przygotuję sobie ryż i za chwilę próbuję, a Was zapraszam na przepis. Dzisiaj zamienimy te królewskie polskie buraki w bardzo ciekawą kiszonkę. Właściwie zrobimy wszystko tak, jakbym robił kimchi, ale zamiast kapusty wrzucimy buraki i zobaczymy, co się stanie. Do kiszenia użyjemy wyprodukowanego w Polsce plastikowego słoika. Jego duża przewaga jest taka, że jest nietłukący. Jest poza tym lekki, całkiem wygodny i ma rurkę fermentacyjną, więc nic nam nie wybuchnie, ani nie trzeba będzie się tym za bardzo zajmować, przynajmniej przez pierwszy czas kiszenia, no czyli fermentacji. Pewne obawy może budzić to, że będziemy kisili w plastiku, czy to w ogóle jest dobrze, ale jest to plastik przystosowany do kiszenia, specjalnie tak wyprodukowany, odporny na kontakt z żywnością, smaki się nie przenikają, jest odporny na kwas, a nawet na alkohol. Poza burakiem i słoikiem użyjemy 3 małych cebulek, około 3 cm imbiru, trochę czosnku, tutaj dokładnie 7 ząbków, to jest swojski czosnek harnaś, jedna gruszka, gruszka konferencja, dosyć twarda, pęczek rzodkiewki, około łyżeczka cukru, około łyżeczka soli do przetworów, 1/3 szklanki papryki koreańskiej gochugaru, około 1 szklanki wody, 1/3 szklanki mąki z ryżu kleistego i około 0,5 szklanki sosu rybnego. Zaczniemy od tego, że do rondelka wrzucimy mąkę z ryżu kleistego i wodę i mieszamy dokładnie. Od razu dodam też cukier. Teraz czekamy, aż się to wszystko zagotuje i ryż zgęstnieje. Wyjmuję rurkę, montuję uszczelkę do zakrętki. O, kleik już się gotuje. Mieszamy. O to nam chodzi. Szczególnie przy kimchi wytwarza się bardzo dużo tych wszystkich gazów związanych z kiszeniem, także podoba mi się jakby połączenie rurki fermentacyjnej z pojemnikiem do kiszenia. Kleik ryżowy się studzi, na początek obiorę imbir, teraz przygotuję sobie rzodkiewki. Gdyby chcieć to zrobić po azjatycku, należałoby je pokroić w zapałki. Proszę bardzo, i w ten sposób uzyskujemy zapałki. Nie zależy mi tutaj na jakimś bardzo azjatyckim wyglądzie i tak robimy buraka, więc jakby po co? Dlatego wszystkie rzodkiewki pokroję po prostu w takie talarki. Co kredka? Kot przyszedł zobaczyć, czy może znowu nie robię jakiegoś fajnego mięsa. Tutaj niestety, o, tylko sos rybny jakoś względnie pachnie, tak? Gruszkę kroję podobnie. Krojeniem cebuli za bardzo się nie przejmujemy, zależy mi tylko na tym, żeby spokojnie się blendowała. Przychodzi czas na buraka. Najlepiej będzie po prostu pokroić go podobnie jak ziemniaka na frytki. Także obieramy go i kroimy. Do tego naszego buraka dodam dosłownie 1 łyżeczkę soli do przetworów, soli do kiszenia. Trochę przemieszam. Buraki odkładamy i zabieramy się za sos. Do rondelka wlewam sos rybny, wsypuję paprykę gochugaru, dorzucam cebulę i czosnek. I teraz ważna część, trzeba to wszystko zblendować. Łączymy pastę z gruszką i rzodkiewką. W tym momencie po prostu, gdybyśmy robili zwykłe kimchi, dodalibyśmy tę pastę do kapusty. Wszystko ze sobą mieszamy. Spróbuję sobie kawałek i powiem Wam mniej więcej, jak to teraz smakuje. Przynajmniej wiem, że jest odpowiednio słone. To jest znacznie lepsze w tym momencie niż kapusta w tym momencie. Bardzo ciekawe. Przechodzimy do słoika. Wygodny jest ten duży otwór. Teraz za pomocą ręcznika papierowego wyczyszczę gwint słoika.
lekko wszystko w słoiku ubiję. Zakładam pokrywkę, ale wcześniej do rurki naleję trochę wody. Zakładam kapturek. Od nastawienia buraków minęły 3 pełne doby i kilka godzin. Po degustacji spakuję wszystko do szklanego pojemnika i schowam do lodówki. I myślę, że podobnie jak kiszona kapusta, będzie to mogło w tej lodówce siedzieć dosłownie miesiącami. O wow, ale pachnie tak, no jak takie kimchi, ale jak takie super dobre kimchi. Jak te buraki wyglądają, mają naprawdę piękny kolor, ale przede wszystkim super pachną. My już żeśmy tutaj próbowali. Próbuję teraz już z ryżykiem, na spokojnie. Muszę się śpieszyć, bo za chwilę córka mi zje mikrofon. Ale na pewno słychać, jak to chrupie. To jest tak genialne w smaku, to jest tak chrupiące. Nie no, ja bym to mógł teraz całe zjeść. Muszę kończyć nagranie, żeby ja to zjadło. Pa, pa. Wyszło to super. Smaki, aromaty, wszystko jest tak, jak być powinno z kimchi. Naprawdę róbcie te kiszonki. To jest coś super. Te smaki, te aromaty, to połączenie imbiru, ostrości, słodyczy z buraka. No niesamowicie, niesamowicie satysfakcjonujące danie. Świetne przeżycie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.